Strzał na bramkę, gol! Tę najlepszą, jaką mieli! Grosiak, świetnie, Bilejszy! Teraz dystansu, pod poprzek, proszę! Nie ma gola! Bramkarza, teraz słupek! Efektownie tutaj Lipowski teraz będzie chyba strzelał, gol! Grosiak sam szuka tutaj pozycji do strzału, gol! Okazja na gola nad poprzeczką, a byłaby to kapitalna płyta! Siódma kolejka uzdrowiskowej Ligi Halowej, Olimpijczyk Wałbrzych na dzień dobry walczy za Le Jazz, później Invenio Forever Football Team. Ciekawie miało być w starciu Śmigielskie Ogrodzenia, Transweek i Kautolux. Równie ważne i ciekawe spotkanie Forfan Wałbrzych z Rzeszeni Wałbrzych. Na koniec T-Best walczyło pierwsze zwycięstwo z Joyson Quinn. Tych zawodników na boisku. Teraz bardzo dobra tutaj próba wejścia ze strzałem. Rudzki broni. No, ma takie rozegranie teraz do środka. Jeszcze raz. No i gol. W składzie przystąpi do tej rywalizacji. Teraz Niemczyk broni to uderzenie, ale poprawka na 1-1. Teraz świetnie Sawicki na wyprzedzeniu. 3-1. Okazja dla Olimpijczyka na skończenie tej akcji bramką. Pięknie. Gołek walczy o piłkę, ale nie daje rady tego zatrzymać. I druga bramka w tym meczu. Zawodnik Olimpijczyka nam się tutaj rozstrzela ostatecznie. Rytko do środka, Sawicki spokojnie ma na plecach Supiko, a i ten rykoszet też tutaj swoje zrobił, choć na hali w Szczewniezdroju to oznacza, że też grają bez rotacji. Muszą więc szafować siłami, ale teraz za to fenomenalnie Rudzki. Powrót Kuny, jest okazja, ale Jazz na bramkę, doskonale teraz Dobrowolski zmniejsza różnicę do mistrza. Można wznowić grę przy tych starych fragmentach. Dobrze Rudzki obronił strzał Sawickiego, przechwyt, jeszcze jedna próba Sawickiego, ale tym razem obok bramki. Do grania, do środka, Sawicki bardzo skutecznie z Tobiaszem na prawą stronę i tutaj ten strzał Rudzki zatrzymuje. Dopiero w tym momencie Tobiasz i Rytko jednak to doświadczenie z boisk trawiastych wykorzystuje teraz perfekcyjnie Sawicki z Rytką. No nie było innej opcji jak umieścić piłkę w bramce i chociaż gra bardzo mocno do przodu, no jest lotnym bramkarzem, no trudno to jakoś inaczej opisać. Teraz jednak Sadowski ładnie ze zwodem mija Pańskiego, jeszcze raz do boku rozegranie Sawicki, no i bramka. A nie jest Sadowski już z prawej strony, do niego zagrana piłka, natychmiast ze zwodem wchodzi w pole karne, ale też i Gołek blokuje próbę strzału, choć nie dał rady już tutaj zespół Le Jazz zrobić nic. Przy wysokim pressingu potrafi zaskoczyć przeciwnika, zabrać piłkę i strzelić kolejnego gola. Rytko, Dobrowolski jednak wciąż przed szansą. No i proszę, wreszcie jakaś akcja, po której można powiedzieć zrobione wszystko jak należy. Stara się na koniec sprawić dobre wrażenie, bo no jednak mimo wszystko przecież można. I kolejna świetna interwencja Niemczyka, który teraz podnosi ręce w górę. Jeszcze raz. Oj, proszę, mogą być bardzo pomocne. Kraus, Skarbiński. O, no teraz akurat tutaj to uderzenie zaskakujące. Kierocki, Paczeszny w środku. Pienkowski próbuje tutaj zagrywać w pole karne. No blisko tam było tego, by ta piłka do bramki wpadła. Nawet po tym samobójczym trafieniu. Kto wie, jakby się to skończyło. Teraz jednak Transway odpowiada natychmiast takim niesygnalizowanym strzałem na bramkę. No zrobić to trzeba precyzyjnie. Niekoniecznie zawsze trzeba się spieszyć, choć teraz ta próba uderzenia dobra, Bilejszy jest na posterunku. No a teraz doskonałe zagranie, niezły pomysł, sposób tego wykończenia już troszkę z ewentualne sytuacyjne okazje do tego, by sobie tutaj teraz ulepszyć trochę grę w światło bramki. Nie wiadomo, czy to nie dałoby wyrównania. Teraz za to, że kapitalne zagranie, szansa dla Transway na podwyższenie tego rezultatu. Dobrze broni Kowal, uderz strzał Skarbińskiego, ale tam też świetnie wcześniej Orzech upuścił. Teraz kolejne dobre zagranie Sławomir Orzech i jeszcze jedna okazja. Broni to uderzenie na mlik, wyręcza tu bramkarza, no ale trzeba oddać, że to był świetny fragment indywidualnych popisów poszczególnych zawodników. Orzech piętą, tutaj też Pokora zablokowany. A więc, no teraz piękne to było. 30 sekund, tyle muszą dograć tej pierwszej, ale za to, jak zaskakujące to było uderzenie.
Sławomir Orzech zrobił tutaj psikusa. No ale za to teraz odpowiedź Śmigielskiego dokładnie w bardzo podobnym stylu jak to, co zrobił Sławomir Orzech. Całą pierwszą połowę goniła wynik. Pieńkowski delikatnie teraz tutaj to wszystko jakoś tam gdzieś. Pieńkowski też niezły pomysł. Tutaj ładnie się uwolnił spod opieki. Szukał zagrania do środka. Wojtkowski do tyłu. No i proszę, jest okazja, Pieńkowski, gole, gole dla Śmigielskiego ogrodzenia. Swoje gonić wynik, Orzech zatrzymany przez Paczesznego. No i już mamy okazję na kolejnego gola. Nie ma teraz jednak trafienia, chociaż blisko. No ciekawe, jak to rozwiąże teraz Transway, jak będą szukać tej szansy na bramkę, choć szybka odpowiedź tutaj mogłaby być na to moje pytanie. Pokora do tyłu. Jeszcze raz Pokora, nie doszedł do tego zagrania, a to było naprawdę dobrze przygotowane. Wodnika trzeba to umieć wykorzystać. Różnie to wyglądało w tym sezonie. Teraz niezły pomysł, dobre rozwiązanie tej akcji, ale nie ma strzału na bramkę. A tego chyba tutaj w tym momencie najbardziej zabrakło. Gole Pokora! Pieńkowski uciekł tutaj Orzechowi. No, będzie rzut rożny, nie było faulu w tej sytuacji. Bramkę, która dałaby ponowne prowadzenie. No, dobry pomysł, ale ten błąd może teraz tutaj drogo kosztować, bo to rozegranie później daje szansę na kontrę. Doskonale Kowal. Dużo ambitnej postawy w obronie i w ataku. Doskonale Kowal, nie ma gola! Są gracze z Mieroszowa, ale odpowiedź teraz Transway. Zaskakująco dobra. O, tu blisko, blisko było wyrównania. Makowski, dobra próba też uderzenia. No musi to być bardzo precyzyjne, tak jak teraz. A tu proszę, tak nieoczekiwanie mogło to być zupełnie. Świetnie się obrócił z piłką, dał sobie trochę więcej miejsca. Dzięki temu szansa dla zrzeszonych. Broni Makowski. Konsewicz wybija piłkę poza boju. Bliżej bramki. Rudziński. Cioch. I bramka! No niezły pomysł i bramka wyrównująca, świetna asysta Kamińskiego. Skończyło się tak, że tego nie było, a teraz jeszcze Rutkowski pod koniec pierwszej połowy spotkania starał się strzelić gola. Zauważył Makowski, on zagrywa do Konsewicza i szansa, sęk, gol! Gol, świetnie to zrobił Forfan. No i proszę, bardzo dobrze, tutaj Mateusz Konsewicz ucieka spod opieki, utrzymuje piłkę w boisku, a niepotrzebnie chyba tutaj szukał tego strzału, trzeba było raczej rozegrać piłkę do tyłu. No niezły pomysł, tutaj dużo miejsca na oddanie strzału, Marutkowski broni to uderzenie, jednak Makowski, Dziński pilnuje tu Sęka, a Konsewicz, Patryk Konsewicz strzelał na bramkę. Oj, proszę, to było dobre zagranie. Zabrakło tam odrobiny szczęścia, bo zapewne zrzeszeni będą chcieli doprowadzić do wyrównania, tym bardziej, że jest ku temu okazja, nie ma jednak gola. I teraz jeszcze raz Rutkowski, przechwyt, Szymańczak, będzie, no nie będzie jednak bramki. To już tak w zasadzie wszystko wyglądało, jakby być się powinno. I Rutkowski broni to uderzenie Makowski. No, jeszcze swojej drużynie dać trochę więcej możliwości z przodu, choć tych sekund do końca meczu zostało już niewiele, a Konsewicz tam bardzo mądrze utrzymuje się przy piłce i to da tutaj kolejny zysk czasu dla zespołu, w którym występuje. 7 sekund, no to już naprawdę bardzo niewiele. Trzeba robić teraz to wszystko dwa razy szybciej. 2 sekundy do końca i piłka dla Forfan. Myślę, że to już taki moment w meczu, w którym Forfan chyba będzie mógł cieszyć się z wygranej. Czy choćby nie będzie. Teraz jednak tutaj świetna bramka, ale piękne uderzenie. Teraz Adamczyk świetnie, bardzo mądrze też znalazł Żuka. Żuk nie ma jak oddać strzału na bramkę. Adamczyk z pierwszej piłki i to było kluczem do sukcesu. 3. bramka dla T-Best. Jeśli chodzi o środki, też skutecznie. Adamczyk, proszę, kolejny gol. No i Lipowski wreszcie miał okazję też i wykazać się umiejętnościami. No ale mimo wszystko teraz Lipowski ponownie.
Tak, teraz już jest ich naprawdę cała masa. A kula teraz tutaj bardzo ciekawy sposób finalizuje akcję. Musi jednak zdobyć przewagi pod bramką Lipowskiego. Była ręka, nie będzie bramki. Jak jest teraz trochę więcej miejsca pod bramką. O, proszę! Lepszych bramkarzy w tej edycji ligi. Podobnie zresztą jak to było wcześniej. Teraz bramka. Żuk tak nie dostrzelał, nie podawał, ale gol zdobyty. Ubrani dzisiaj bardzo dobrze teraz ponownie Lipowski. Rozwiązanie. Woźniak. I gol! I gol numer 9. Ach, proszę. I teraz jeszcze jedno uderzenie. Żuk spokojnie. Marek Lipowski. Żona. I znowu Lipowski. Kula. Bardzo efektownie kończy to Kula. Woźniak. I Kula w środku. A piłka wpada po tym zagraniu Woźniaka. Dobre zagranie, udało się to zrobić, co wcześniej było czymś, no proszę, a jak na złość, jak już nawet Lipowski leży i ta piłka odbija się jeszcze od poprzeczki, to przy kolejnej dobitce do bramki nie wpada. Kula też ma na pewno jeszcze ochotę do tego, by tutaj kolejnego gola zdobyć. Fleszar stara się tam pomagać w przeszkadzaniu, no wystarczyło to na razie przynajmniej jeszcze, no ale tym razem też i Adamczyk wtrącił się w to wszystko. Poradził sobie przy tych strzałach na bramkę, które przecież musiał bronić i to niesamowicie trudnych sytuacjach. Też wychodził obronną ręką, Żuk na 14-0. Prawda jest wiadome, tyle że wciąż czekamy na to, ile tych bramek wpadnie. Teraz Kula z pierwszej piłki po tym zagraniu Adamczyka na 15-0. Świetny mecz, Forfan wygrywa ze Zrzeszonymi. Olimpijczyk Wałbrzych pokonuje, ale Jazz 7-3. Nie odbyło się spotkanie Invenio z Forever Football Team. Tutaj zespół Forever Football Team został ukarany walkoverem i odjęciem jednego punktu w tabeli. Świetny mecz i 3-2 zwycięstwo Transway nad Śmigielskimi Ogrodzenia. 2-1 też wygrywa Forfan Wałbrzych z Zrzeszonymi Wałbrzych. Świetnie i wysoko wygrywa T-Best z Joyson Queen. Na czele tabeli Olimpijczyk Wałbrzych Invenio po 18 punktów. Transway GK Autolux punktów 15, czwarty jest Ale Jazz z 13 punktami, Forever Football Team w tym momencie 9 punktów na koncie. T-Best Grzegorza Michalaka 7 punktów, miejsce 6, później 3 drużyny z 6 punktami i na końcu wciąż bez punktu Joyson Queen Wałbrzych. Trzy najładniejsze bramki, które zaprezentujemy za moment, strzelali Tomasz Rutkowski, Dawid Pokora i Kamil Sadowski. To niezły pomysł i bramka wyrównująca, świetna asysta Kamińskiego. Go chyba tutaj w tym momencie najbardziej zabrakło. Gol Pokora! Rozegranie teraz do środka, jeszcze raz, no i gol. Jeszcze najlepsza piątka tej kolejki, Marek Lipowski, Mateusz Sawicki, Jan Rytko, Tomasz Makowski, Mateusz Pieńkowski. Gratulujemy.